czego nauczyło mnie kilkanaście lat inwestowania i co Ty z tego możesz wynieść dla siebie? Dzisiaj będzie właśnie o tym. Cześć, mam na imię Dorota. Jestem finansistką, inwestorką, seryjną przedsiębiorczynią i zapaloną podróżniczką. Ale przede wszystkim jestem założycielką społeczności Girls Money Club. Opowiadam o tym, jak stworzyć sobie kilka źródeł przychodów, jak umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi, a w tym oczywiście, jak je mądrze inwestować. Pozwól mi być Twoją przewodniczką po świecie pieniędzy. Właśnie sobie ostatnio uświadomiłam, że minęło mi 15 lat jako inwestorki i nie wiem, kiedy to minęło i mam wrażenie, że w ogóle się nie czuję jak weteran, tylko cały czas uczę się tych rynków, uczę się tego, co działa, co niekoniecznie działa. Chociaż z drugiej strony też mam takie wrażenie, że jednak przeszłam dość daleką drogę od takiego zupełnego żółtodzioba, który w ogóle nie wiedział, co się na rynku dzieje, jak działają giełdy, jak działają rynki finansowe, jak konstruować sobie portfel inwestycyjny. Zaczynałam od zera, pewnie tak jak większość z Was. No a teraz takim plusem, który dostrzegam po tych właśnie już nastu latach inwestowania, jest przede wszystkim to, że jednak czuję się na tym rynku jak ryba w wodzie. Nawet jeżeli nie zawsze podejmuję dobre decyzje, bo żaden inwestor, nawet najbardziej doświadczony, nie ma 100% skuteczności, to mimo wszystko czuję, że jestem w stanie się na tym rynku odnaleźć bez problemu, że zarządzam moimi pieniędzmi tak, jak umiem najlepiej, że zarządzam nimi w sposób, który jest dopasowany do mnie, że po prostu czuję się z inwestowaniem dobrze, czuję, że coś robię dla siebie, dla swoich pieniędzy, i że to faktycznie przynosi mi też przychody z roku na rok. A więc dzisiaj podzielę się z Wami takimi lekcjami, które ja sama wyniosłam z tych moich kilkunastu lat inwestowania. Pierwszą zasadą, którą zresztą bardzo często lubię podkreślać, w ogóle we wszelkiego typu moich materiałach, w których mówię o inwestowaniu, jest to, że trzeba zawsze brać pod uwagę swoją sytuację, bo inwestowanie to jest rzecz bardzo indywidualna. To jest jedna z tych rzeczy, do których ja oczywiście jako inwestorka sama musiałam dojrzeć, czyli musiałam po prostu przekonać się na własnej skórze, że niektóre rzeczy, o których mówią, piszą inni, po prostu nie działają w moim przypadku. Czyli każda z nas musi odnaleźć ten swój styl, w którym się czuje najlepiej. W moim otoczeniu, akurat już od samego początku, ze względu na to, że ja studiowałam na uczelni ekonomicznej, że należałam do koła naukowego, które się nazywało Klub Inwestora, to był pewien nacisk, czy też chociażby taka zachęta na to, żeby próbować różnych rodzajów inwestowania. I to miało swoje dobre i złe strony. Może zacznę od tych złych. Złą stroną było to, że każdy tak naprawdę czuł taką pewną zachętę do tego, czy też takie poczucie, że powinien inwestować na różne sposoby, na różnych rynkach, no bo to przecież jest jakaś edukacja, a przecież no, czasem było tak, że jak w sumie byliśmy jeszcze no, bardzo młodymi inwestorami, z bardzo niewielkimi pieniędzmi po prostu do zainwestowania, no to niektóre z tych rzeczy, niektóre z tych inwestycji najzwyczajniej nie miały sensu. Teraz to wiem, wcześniej tego za bardzo nie wiedziałam. Ale oczywiście pozytywną stroną tych eksperymentów było to, że właśnie uczyliśmy się bardzo szybko, bardzo różnych rzeczy. Ja też bardzo szybko po prostu mogłam się przekonać, co u mnie działa, jakiego typu inwestycje idą mi najlepiej, z którymi się czuję dobrze, z jakim poziomem ryzyka się czuję dobrze. I już samo to było dla mnie taką dużą lekcją. A więc taką pierwszą rzeczą, którą ogólnie wyniosłam z tych moich doświadczeń inwestycyjnych,
to jest to, że nie muszę się spinać, żeby robić wszystko tak jak inni, że jest tyle różnych możliwości inwestycyjnych, że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Drugą lekcją, która oczywiście jest bardzo ważna, myślę, że nawet nie tylko w kontekście inwestowania, ale ogólnie w kontekście całego naszego życia, naszej kariery, różnych aspektów w ogóle życia, jest to taka lekcja, że porównywanie się z innymi nie ma sensu. Zwłaszcza z takimi osobami, które zaczynały wcześniej od Ciebie, są na dużo bardziej zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi właśnie, no, czy patrzysz w kontekście kariery, czy też po prostu w kontekście inwestowania. Jeżeli chodzi właśnie o świat inwestowania, ja bardzo często lubię go porównywać do podróżowania. Że po pierwsze inwestowanie jest jak podróżowanie, bo każdy musi znaleźć swój własny styl. I to, czy Ty wypoczywasz na all inclusive w 5-gwiazdkowym hotelu, czy najlepiej wypoczywasz robiąc trekking z plecakiem po górach, tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie Twoja kwestia. Żaden odpoczynek nie jest lepszy niż inny. Po prostu to jest odpoczynek i tak samo w inwestowaniu możesz również inwestować na wiele różnych sposobów, tak jak możesz podróżować na wiele różnych sposobów. Ale inwestowanie też po drugie można porównać do podróży w takim już bardziej wręcz metafizycznym kontekście. Dlatego, że inwestowanie jest właśnie czymś w rodzaju takiej drogi od takich podstaw, od samej takiej podstawowej wiedzy dotyczącej tego, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, od budowania poduszki finansowej, aż po tworzenie sobie na spokojnie długoterminowego portfela inwestycyjnego i dopiero gdzieś na samym końcu tej podróży, końcu, w sumie tutaj końca nie ma tej podróży, to jest chyba takie najciekawsze, ale gdzieś tam na wyższym stopniu zaawansowania my możemy już, mamy też na tyle dużo wiedzy, żeby szukać inwestycyjnych okazji, żeby inwestować bardziej agresywnie, bardziej odważnie. No i co ciekawe, my tak naprawdę wcale też nie musimy tego robić, jeżeli nie chcemy. Ale każda z nas jednak przebywa pewną podróż, czy też powinna przebyć taką pewną podróż, zaczynając od tych takich bardzo podstawowych etapów. A więc, gdy słyszysz na przykład o innych inwestorach czy inwestorkach, które już zaczęły inwestować na rynkach surowcowych albo w kryptowaluty, albo kupiły swoje pierwsze mieszkanie typowo inwestycyjnie i mają przychód pasywny, to owszem, bardzo często kusi, żeby robić to samo co one, zwłaszcza jeżeli widzimy, że to przynosi rezultaty, przynosi solidne pieniądze, ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteś nadal na innym etapie, to nie jesteś ani lepsza, ani gorsza, po prostu idziesz tą swoją drogą, więc nie musisz robić tego, co robią inni, a wręcz nie powinnaś. Tak naprawdę powinnaś iść właśnie według tej swojej ścieżki, zacząć od solidnej poduszki finansowej, później właśnie od długoterminowych inwestycji, i później zobaczysz, co dalej. A więc jeżeli jesteś na wczesnym etapie tej drogi, to nadal jakby pamiętaj o tym, że porównujesz się, czy też powinnaś porównywać się tylko i wyłącznie z samą sobą. Z sobą z przeszłości. Czy idziesz do przodu, czy się cofasz. I tyle, a nie z innymi. Zasada trzecia. Warto być długodystansowcem. To jest jedna z tych lekcji, których ja też nauczyłam się bardziej przez moje błędy, dlatego że no jako ambitna, ale wciąż początkująca inwestorka, bardzo często ładowałam w swoje pieniądze w bardzo ryzykowne inwestycje. No właśnie, chociażby po to, żeby się czegoś nauczyć. No ale kończyło się to różnie. W krótkoterminowej perspektywie naprawdę mamy do czynienia z dużą zmiennością, z dużą nerwowością na rynkach finansowych. I ciężko jest być wprawnym inwestorem, czy też wprawnym traderem właśnie w takiej krótkoterminowej perspektywie. Natomiast najważniejsze jest to, żeby posiadać tą umiejętność odnajdywania się na rynku w jakiejkolwiek sytuacji.
Czyli niezależnie od tego, czy mamy hossę czy bessę, czy mamy wysoką inflację czy niską inflację, czy ceny akcji idą w górę, czy ceny nieruchomości idą w górę, czy ceny złota idą w górę, żeby po prostu potrafić tak spojrzeć szerzej na to, co się dzieje na rynku i wysnuć z tego jakieś wnioski i też potrafić odpowiednio zareagować tym swoim kapitałem, który mamy. Więc o tym myślę w kontekście właśnie patrzenia jako długodystansowiec, żeby nabywać tych umiejętności poradzenia sobie w każdej sytuacji i nabierać tej wiedzy z czasem, bo nawet jeżeli na przykład na samym początku będzie Cię kusiło, żeby władować swoje pieniądze w coś, co jest bardzo ryzykowne. I nawet jeżeli na przykład, nie wiem, zainwestujesz powiedzmy 1000 zł i zyskasz na tym drugi 1000 zł, no to owszem, jakby to jest ogromna stopa zwrotu, bo praktycznie podwoiłaś swoje pieniądze i można tylko gratulować takiej transakcji. Ale z drugiej strony, czy ten kolejny 1000 zł aż tak dużo zmieni w Twoim życiu? Tak naprawdę najwięcej w naszym życiu zmienia to, że uczymy się pewnych systemów. Czyli nie uczymy się takich jednorazowych strzałów, ale właśnie uczymy się tego, w jaki sposób inwestować w wielu różnych sytuacjach na rynku. A więc patrz na inwestowanie jako długodystansowiec. Patrz, czego się możesz nauczyć. Patrz, jak możesz zarządzać swoim kapitałem właśnie tak, w takiej perspektywie na całe życie. Tak, żebyś mogła w kolejnych latach, w kolejnych dziesięcioleciach cały czas dobrze radzić sobie finansowo, cały czas budować tą swoją majętność, to Twoje bogactwo. I ja muszę przyznać, że mi chyba właśnie najbardziej przydała się ta lekcja, czyli patrzenie na to swoje życie jako na taką właśnie podróż, o czym wspominałam już wcześniej, w której ja jestem długodystansowcem i ja po prostu staram się mieć tą wiedzę i wykorzystywać tą wiedzę, którą mam. I do tego Was też zachęcam. Kolejna, czwarta już lekcja. I to jest taka lekcja, która jest najbardziej bolesna i prawdopodobnie też ją przeżyjecie w swoim życiu, jeżeli będziecie inwestować, albo jeżeli już inwestujecie, to być może już ją macie za sobą. A brzmi ona: przegrywanie jest częścią gry. No tak, niestety na rynkach finansowych i ogólnie w inwestowaniu nie mamy 100% pewności, że wszystko zawsze pójdzie po naszej myśli. No bo przecież sam świat jest nieprzewidywalny. Wydarzają się różne tak naprawdę rzeczy, na które nie mamy wpływu, które od nas nie zależą. Więc jak mogłybyśmy w ogóle oczekiwać, że w naszych pieniądzach, które też są częścią tego świata finansowego i świata ogółem, globalnej polityki, globalnych zależności, że w tych naszych pieniądzach będzie przewidywalnie? No niestety, porażki się zdarzają, ale najważniejsze jest to, żeby po pierwsze nie traktować porażek osobiście, bo porażki zdarzają się każdemu i tak naprawdę one się też bardzo często zdarzają inwestorom, którzy są bardzo doświadczeni. Ale chodzi o to, że doświadczeni inwestorzy nieco inaczej na nie reagują, czyli nie traktują stratnej transakcji, stratnej pozycji jako swojej porażki, tylko po prostu jeżeli widzą, że coś idzie nie po ich myśli, to bardzo szybko te straty ucinają, zapominają o nich i idą dalej. Więc myślę, że taką właśnie pierwszą rzeczą, którą powinnaś pamiętać w kontekście porażki, to jest to, że ona sama nie definiuje Ciebie, czyli nie powinnaś traktować jej osobiście, bo porażki tak naprawdę to jest część tego świata, to jest część inwestowania i w zasadzie jakby straty nie zawsze są porażką. No i taka druga rzecz to jest, po drugie, co chciałabym, żebyś również pamiętała przy okazji tej lekcji, to jest to, że naprawdę stratę da się przeżyć. Nawet taką stratę, która jest relatywnie dotkliwa w kontekście naszego aktualnego kapitału, naprawdę da się przeżyć. Ja oczywiście miałam w swoim życiu parę takich spektakularnych wtop i
Też mogę powiedzieć chyba z czystym sumieniem, że praktycznie każdy doświadczony inwestor i każda doświadczona inwestorka ma jakiś taki swój cmentarzyk nieudanych transakcji. No i oczywiście ja mam swój. Na samym początku robiłam bardzo wiele błędów. Jako początkująca inwestorka, zresztą nie miałam wtedy dostępu też do tylu w ogóle informacji, materiałów, edukacji, która jest dostępna obecnie. Natomiast później z czasem nauczyłam się tymi stratami zarządzać, czyli już tak naprawdę byłam dużo lepsza w ogarnianiu tego, w jaki sposób zarządzać swoim kapitałem i jak sprawić, żeby te straty aż tak bardzo mnie nie dotknęły. Więc, no i co najważniejsze, nauczyłam się, że nawet jeżeli dotknie mnie taka wyraźna strata, nawet jeżeli stracę te pieniądze, tak jak to robiłam w zasadzie na samym początku swojej kariery inwestycyjnej, można powiedzieć, to da się to przeżyć. To tak naprawdę to negatywne, nieprzyjemne uczucie mija i jeżeli tylko potrafimy wynieść z niego jakąś lekcję, to nie dość, że wychodzimy z tego doświadczenia silniejsze, to jeszcze później tą wiedzę i te emocje, które nam towarzyszyły przy tej stracie, potrafimy przekuć w coś pozytywnego, w zyski i właśnie w tą taką, można by rzec, intuicję, która nam później będzie podpowiadać, gdy zbliży się pewien taki bardziej niebezpieczny moment. Kolejną lekcją, którą chciałabym się z Wami podzielić, już piątą, jest to, że inwestowanie zmienia człowieka, że nasz charakter dzięki niemu ewoluuje i moim zdaniem ta zmiana jest na plus. Jeżeli ja porównam sobie siebie właśnie sprzed tych kilkunastu lat, czyli siebie, która dopiero zaczynała inwestować i która miała w głowie mnóstwo przekonań dotyczących tego, jak to będzie wyglądać, i siebie teraz, która ma zupełnie inne podejście do inwestowania, do pieniędzy, do życia w ogóle, to ja widzę dużą przepaść. No oczywiście spora część pewnie tej ewolucji wynika z tego, że po prostu jestem starsza, że mam różne doświadczenia, nie tylko inwestycyjne, ale też na przykład przedsiębiorcze. Ale myślę, że no właśnie, chyba takimi dwiema najważniejszymi lekcjami, czy też dwoma najważniejszymi czynnikami, które doprowadziły do najszybszej ewolucji mojego charakteru, była właśnie wspomniana przedsiębiorczość i po prostu zakładanie różnych biznesów z różnym skutkiem i po drugie właśnie inwestowanie. Inwestowanie naprawdę w ogromnym stopniu uczy pokory, uczy tego, że trzeba być przygotowanym, uczy tego, że nie dostajemy niczego na srebrnej tacy, tylko że faktycznie, jeżeli chcemy robić to dobrze, to trzeba to robić z pewną strategią, z pewnym wyczuciem, z przemyśleniem swojej strategii. I wydaje mi się, że chociażby dlatego, że rynki finansowe i że w ogóle finanse to jest czysta matematyka, to są liczby i one nie kłamią i one nas nie pocieszą, tylko one nam dokładnie pokażą, ile my zarobiłyśmy albo nie zarobiłyśmy. Właśnie przez to, że to jest takie obiektywne, to tak wiele uczy. Oczywiście w inwestowaniu nie trzeba mieć jakiejś ogromnej wiedzy matematycznej, bo w dużym stopniu również liczą się emocje, ale ostateczny wynik jest zawsze bardzo obiektywny. Albo idziemy w dobrą stronę, albo nie idziemy w dobrą stronę. I wydaje mi się, że właśnie to jest taki najlepszy test dla naszego charakteru. Ta umiejętność przyjęcia tego faktu, że na rynku funkcjonuje wiele różnych osób. Każda z nich chce zarobić pieniądze. Nie zawsze te nasze interesy są spójne. I jakby giełda to jest po prostu zlepek też innych ludzi. I my jesteśmy tylko jedną z tych osób, która właśnie na tej giełdzie gdzieś tam funkcjonuje. To samo w sobie sprawia, że gdzieś tam porzucamy tą swoją pychę i to przekonanie o naszej wyjątkowości i przekonanie, że należy nam się cokolwiek, tylko właśnie zaczynamy mądrze podchodzić do tego inwestowania, zaczynamy to robić właśnie bez stresu, bez ponaglania, ustalamy sobie pewną strategię i to nam potem procentuje na całe życie.
A więc właśnie inwestowanie naprawdę potrafi nam wiele rzeczy w życiu uporządkować, dzięki temu, że właśnie jest taką bardzo obiektywną miarą tego, jak nam idzie z pieniędzmi. Girls Money Club to nie tylko podcast. To także strona girlsmoneyclub.pl, na której znajdziesz mnóstwo treści edukacyjnych dotyczących inwestowania, zarządzania swoimi pieniędzmi, poszukiwania pracy zdalnej czy też zakładania swojego biznesu od zera. Zapraszam także do grupy na Facebooku Girls Money Club – Praca zdalna i inwestowanie od podstaw. To społeczność dziewczyn, które rozmawiają otwarcie na temat pieniędzy. A skoro już wspomniałam o emocjach, to czas na kolejną lekcję, lekcję szóstą, a brzmi ona: zarządzania emocjami da się nauczyć. Giełda i ogólnie inwestowanie, owszem, mają pewne obiektywne miary, no bo albo zarabiamy, albo nie zarabiamy. Jakby tutaj sprawa jest prosta. Ale bardzo często na to, czy my zarobimy, czy nie, wpływają nasze emocje. I zarządzanie emocjami jest jedną z kluczowych rzeczy, których trzeba się nauczyć, żeby skutecznie inwestować. To jest właśnie to piękno inwestowania, że owszem, sam wynik jest efektem czystej matematyki, ale to, w jaki sposób dochodzimy do tego wyniku, to już jest bardzo często kwestia naszych emocji. Na samym początku, gdy jeszcze nie umiemy inwestować, gdy dopiero wchodzimy w ten świat i bardzo często też mamy skrzywione postrzeganie pieniędzy, mamy wiele przekonań dotyczących pieniędzy, które nie do końca nam służą, to bardzo często wtedy te emocje podpowiadają nam źle. Wywołują strach w niewłaściwym momencie, który sprawia, że na przykład za szybko zamykamy perspektywiczną transakcję. Albo wywołują ogromną chciwość, bo tak bardzo chcemy być bogate i to na już, a najlepiej na wczoraj. Na samym początku emocje są złym doradcą i trzeba mieć tego świadomość i umieć odczytywać, kiedy właśnie te emocje podpowiadają nam źle. To jest oczywiście ogromna sztuka i wcale nie jest tak łatwo z tymi emocjami sobie poradzić, ale warto. Warto i to nie tylko potem dla lepszych wyników w inwestowaniu, ale warto w kontekście całego swojego życia, bo to, jakie my mamy stosunek do pieniędzy, jakie mamy emocje związane z pieniędzmi, potem przekłada się w ogromnym stopniu na wiele aspektów naszego życia. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi już o samo inwestowanie, to nauczenie się zarządzania własnymi emocjami i później wywołuje w nas już taką pewną właśnie dojrzałość w podejmowaniu różnych decyzji i gdy już ileś razy też przeżyjemy pewne emocje w inwestowaniu na giełdzie, to te emocje z czasem zaczynają nam służyć. One się zmieniają w coś właśnie w rodzaju naszej intuicji, gdzieś właśnie połączonej z doświadczeniem i później faktycznie już zaczynają nam podpowiadać nieco lepiej. A więc ta lekcja, myślę, że była chyba jedną z takich najważniejszych lekcji dla mnie i ta lekcja dotycząca emocji, jaką wyniosłam z inwestowania, bardzo zaprocentowała w całym moim życiu, także w życiu gdzieś tam oderwanym zupełnie od kariery, w życiu osobistym. Czas na lekcję numer 7. A brzmi ona: warto słuchać bardziej doświadczonych inwestorów, ale warto robić to wybiórczo. Co mam na myśli? Tak jak Ci wspominałam już wcześniej, inwestowanie jest jak podróżowanie, czyli każdy ma swój własny styl. I na rynku finansowym spotkasz pewnie bardzo wielu doświadczonych inwestorów, też doświadczone inwestorki, spośród których każdy i każda ma swój własny styl. I niekoniecznie musisz brać lekcje od każdej z tych osób. Owszem, wiele rzeczy jest spójnych, pewnie wiele emocji tak naprawdę inwestorzy przeżyli już na własnej skórze i mogą wiele podpowiedzieć, ale tak naprawdę każda osoba ma inne doświadczenia i najlepiej jest słuchać tych osób, które mają podobne podejście do inwestowania, które Ty masz lub chciałabyś mieć. No weź pod uwagę chociażby to, że
Na przykład mamy całe duże grono inwestorów inwestujących długoterminowo, kupujących ETF-y na długie lata lub dziesięciolecia, kupujących spółki dywidendowe z zamiarem trzymania ich przez wiele lat. Takie osoby będą miały zupełnie inne rady dotyczące inwestowania, zupełnie inne podejście i no właśnie takie ciekawe doświadczenia niż osoby, które na przykład są daytraderami albo które po prostu zajmują się na przykład zawodowo tradingiem, zawodowo tak naprawdę szukają tych okazji inwestycyjnych przy jak najmniejszym ryzyku, starają się wycisnąć z tego rynku co się da przy wykorzystaniu dużej dźwigni, o dźwigni być może jeszcze tutaj kiedyś opowiem, czyli zupełnie inaczej wyglądają doświadczenia tych inwestorów długoterminowych, którzy to robią tylko hobbystycznie, na spokojnie, z uwzględnieniem właśnie swoich takich długoterminowych planów i też dużego bezpieczeństwa inwestycji, a zupełnie inne rady dadzą Ci osoby, które inwestują na co dzień aktywnie, wręcz agresywnie i które mają zupełnie inne rzeczy do przekazania. Zupełnie inaczej tak naprawdę podchodzą do tych swoich inwestycyjnych wyborów. Dużo więcej czasu poświęcają na inwestowanie. Więc jedna osoba na przykład, jeden doświadczony inwestor może Ci powiedzieć, że no, jeżeli chodzi o inwestowanie, to on na przykład poświęca na to 15 minut w ciągu miesiąca i to jest tyle i idzie mu całkiem nieźle. A drugi doświadczony inwestor powie Ci, że on poświęca na inwestowanie 8 godzin dziennie, no i też idzie mu nieźle. Więc w zależności od tego, kogo słuchasz, możesz usłyszeć zupełnie inne rady. A więc chciałabym, żebyś miała tego świadomość, że jest naprawdę wielu inwestorów, którzy mają różne style inwestowania i bardzo ważne jest też to, żeby jakby nie przyjmować każdej rady bezkrytycznie, tylko zastanowić się, która z nich po prostu pasuje do tego, jak Ty już inwestujesz lub chciałabyś inwestować. Kolejna lekcja, już ósma, brzmi tak, że czasem najlepsze decyzje inwestycyjne podejmujesz, gdy jesteś w oderwaniu od wszystkich newsów, od wszystkich mediów, w tym mediów społecznościowych i od rozmów z innymi inwestorami. Dlaczego tak jest? No dlatego, że jeżeli kiedykolwiek wchodziłaś na jakiekolwiek fora inwestycyjne, to dostrzeżesz tam masę różnych w ogóle takich nerwowych informacji dotyczących tego, czy warto kupować tą spółkę, czy nie warto, czy pociąg już odjechał, czy ktoś dał się wyleszczyć, czy kupować po tyle, czy jeszcze poczekać i kupić niżej, a może ogólnie kupuje jakiś duży inwestor instytucjonalny i już jest za późno, i tak dalej, i tak dalej. Czasem patrząc, w ogóle przeglądając fora dotyczące inwestowania albo grupy na Facebooku dotyczące inwestowania, można się złapać za głowę od nawału różnych informacji, sprzecznych wiadomości i porad osób o różnym doświadczeniu dotyczących tego, czy warto kupować, czy nie warto kupować. Naprawdę czasem od tego głowa pęka. No i wtedy tak naprawdę warto gdzieś tam po prostu zrobić sobie od tego odpoczynek i zastanowić się, co na przykład my sądzimy o danej inwestycji. Jak ona pasuje do naszego portfela? Czy go uzupełnia w taki pożądany, dobry sposób? Czy pasuje do tego, jak inwestujemy? A może po prostu jakby ta inwestycja najzwyczajniej w świecie nie pasuje do tego naszego portfela? Nic nie wnosi na przykład, albo czasem może się okazać, że wiemy na tyle mało o danej inwestycji, na przykład o danej spółce, że po prostu nie chcemy jej kupować, bo nie czujemy, że wiemy wystarczająco dużo. I to też jest ok. A więc pamiętaj o tym, że jakby media społecznościowe, fora internetowe, one wszystko przyjmą. Tam jest mnóstwo osób, często anonimowych, którzy piszą przeróżne rzeczy i Ty nie masz absolutnie żadnej gwarancji, że te osoby wiedzą więcej od Ciebie w kontekście danej inwestycji. Więc jeżeli czujesz się, czy też poczujesz się przeładowana informacjami i nie będziesz wiedziała, co robić, to po prostu jakby przestań te media obserwować, albo wybierz sobie tylko te
które faktycznie działają na Ciebie dobrze albo przekazują bardziej spójne informacje i na podstawie tych informacji staraj się podejmować decyzje. No i oczywiście na podstawie tego, co chciałabyś do tego swojego portfela wrzucić, czy też co powinnaś do niego w danym momencie wrzucić. Kolejną lekcją, którą wyniosłam z tych kilkunastu już lat mojego inwestowania, jest to, że z czasem inwestowanie staje się częścią Twojej codzienności. No a przynajmniej stało się częścią mojej codzienności, bo ja traktuję inwestowanie już jako coś, co jest bardzo naturalnego. Tak jak, nie wiem, wstawanie rano i mycie zębów, jedzenie śniadania, picie kawy, tak jak jakieś czynności, które robię w mojej firmie, no cokolwiek. Inwestowanie jest po prostu częścią mojego życia, którą ja się nie stresuję, jest czymś, co jest absolutnie naturalne i dopasowane do mnie. To jest w ogóle niesamowite, że gdy już raz zobaczymy, jak nasze pieniądze pracują dla nas, to po prostu już nie ma drogi wstecz. Jakby nie da się tego odzobaczyć. Jest coś takiego magicznego w tym, że możesz zarabiać już nie tylko na swoim czasie, no bo jeżeli chodzisz do pracy i jesteś tam określoną ilość czasu, to Ty po prostu zarabiasz na tym, że poświęcasz swój czas i też swoje umiejętności po to, żeby zarobić pieniądze, ale że możemy zarabiać też na tym, że już mamy pieniądze. No, w sumie to jest główny powód, dla którego bogaci się bogacą szybciej niż biedni się bogacą, dlatego że jak już masz te pieniądze, to po prostu wprawiasz je w ruch. A więc dla mnie to było czymś w rodzaju magii, której już nie byłam w stanie porzucić. A więc inwestowanie dla mnie jest teraz czymś, co jest naturalne i wręcz bez inwestowania się czuję jakoś tak dziwnie. Więc jeżeli faktycznie miałabym być teraz w takiej sytuacji, w której moje pieniądze leżą na koncie, ja sobie tego nie wyobrażam. Autentycznie sobie tego nie wyobrażam, bo to byłaby dla mnie bardzo taka nienaturalna sytuacja. No i jaka jest z tego lekcja ogólnie dla Ciebie, czy też dla Was? No myślę, że też taka, że nawet jeżeli teraz jeszcze jesteś na początku swojej drogi i inwestowanie sprawia Ci dużo wysiłku, czujesz, że się musisz dużo nauczyć, że wciąż nie do końca swobodnie poruszasz się po tym świecie, to uwierz mi, że zaczniesz. Że gdy będziesz faktycznie codziennie nawet te kilka minut poświęcała na to, żeby poprzeczytać jedną rzecz o inwestowaniu, żeby się czegoś nowego nauczyć, żeby się podzielić jakimś doświadczeniem albo czegoś dowiedzieć, nagle się okaże, że autentycznie inwestowanie stanie się dla Ciebie po prostu częścią Twojego życia. Tak jak się stało dla mnie częścią mojego życia. No i na koniec lekcja 10, którą ja osobiście uwielbiam i sądzę, że jest bardzo ważna i ja myślę, że też odczujecie, dlaczego tak myślę, a mianowicie brzmi ona: pieniądze są tylko środkiem, a nie celem. To dotyczy ogólnie naszego podejścia do pieniędzy, ale to też dotyczy naszego podejścia do inwestowania. W inwestowaniu, owszem, chodzi o to, żeby zarobić, czyli chodzi o to, żeby mieć coraz więcej pieniędzy. No i samo w to jest oczywiście, samo to jest bardzo przyjemnym uczuciem, nie zaprzeczam, i samo to też jakby jest tą naszą obiektywną miarą, że faktycznie nam dobrze idzie, ale tak naprawdę ostatecznie w inwestowaniu nie chodzi o te kolejne zera na koncie, tylko o to, co Ty możesz z tymi pieniędzmi zrobić. Dla mnie inwestowanie stało się dodatkowym źródłem przychodu. To była rzecz, która umożliwiła mi zwiedzenie wielu krajów, których pewnie nie zwiedziłabym bez tego dodatkowego źródła przychodu. Mogłam naprawdę wyjeżdżać w miejsca, o których wcześniej tylko marzyłam i miałam tą ogromną satysfakcję, że ja wiedziałam, że ja po prostu zarobiłam te pieniądze sama. Chyba nie ma czegoś przyjemniejszego niż wiedzieć, że masz tą sprawczość, że za pomocą jakby no, swojej wiedzy, swoich dopiero budujących się doświadczeń, że możesz budować sobie lepsze życie na własnych zasadach. A więc pieniądze
również inwestowanie to nie jest droga do tego, żeby po prostu mieć spuchnięty portfel, ale to jest droga do tego, żeby mieć więcej kasy na spełnianie swoich marzeń, żeby dzięki temu mieć więcej czasu na spędzanie go na jakieś nasze hobby, na odpoczynku, na kontaktach, budowaniu relacji z naszymi najbliższymi. Pieniądze są tylko środkiem do spełniania tych Twoich marzeń i do czynienia Twojego życia lepszym, spokojniejszym, bezpieczniejszym. I tutaj możesz sobie dodać jeszcze jakikolwiek inny przyjemny opis. A więc to jest chyba taka najważniejsza rzecz, którą ja wyniosłam z inwestowania i w ogóle z moich doświadczeń z zarabianiem pieniędzy na różne sposoby, no bo nie tylko w pracy etatowej, ale też w moich przedsiębiorstwach i też poprzez inwestowanie. Ja zawsze zarabiałam te pieniądze nie po to, żeby mieć po prostu dużo pieniędzy, bo paradoksalnie odkryłam w ogóle to taką wiedzę o sobie, że ja nie jestem materialistką. Ja myślałam, że jak ja idę na studia finansowe, że jak chcę się nauczyć inwestowania, że to myślałam, że to pokazuje taką materialistyczną stronę mnie. Po czym się okazało z czasem, że tak naprawdę te pieniądze mnie nie cieszą jak te doświadczenia, które za nie kupuję. I że właśnie o te pieniądze mi wcale nie chodzi, tylko o te doświadczenia. Więc życzę Ci tego, żebyś też odkryła to poprzez inwestowanie, jak wiele rzeczy możesz zrobić więcej, jak wiele marzeń możesz spełnić dzięki tej wiedzy, którą osiągniesz, dzięki tym pieniądzom, które zarobisz i dzięki tym zmianom w Twojej osobowości, które dzięki inwestowaniu w sobie odkryjesz. Przyznam Wam, że tworzenie tego odcinka tak zmusiło mnie do pewnej refleksji w ogóle o tym, co ja wyniosłam z inwestowania, jakie były moje doświadczenia. Zmusiło mnie też do sięgnięcia gdzieś, nie tylko pamięcią wstecz, ale sięgnięcia też do takich swoich emocji, które czułam i które nadal czuję. Ja jestem przekonana, że inwestowanie to jest w ogóle wspaniała przygoda dla każdego tak naprawdę. I to jest przygoda, którą właśnie można sobie dopasować do siebie. Więc dajcie znać, czy macie jakieś przemyślenia po tym odcinku. Oczywiście standardowo możecie pisać na kontakt@girlsmoneyclub.pl, możecie mnie łapać na grupie na Facebooku Girls Money Club, czy też na moim Instagramie Dorota Sierakowska, tudzież Girls Money Club. Zachęcam Was do takiej dyskusji i do refleksji dotyczących tego, czego Was nauczyło inwestowanie, jeżeli już inwestujecie, a jeżeli jeszcze nie inwestujecie, to która lekcja była dla Was najcenniejsza?